Tutaj nie widziałeś moich kluczy? A tutaj leżały jakieś przy telefonie. Czy to są te? Zobacz. Te. Tak, dzięki. Nie jesz śniadania? Nie, umówiłem się z Justyną, że po nią przyjadę. Żebyś ty miał tyle czasu dla dzieci, ile masz dla niej. Mamo, skończmy ten temat, dobrze? Dobrze, ale może najpierw wysłuchaj, co ja mam do powiedzenia, bo jak do tej pory ucinasz każdą naszą rozmowę, zanim cokolwiek powiem. Bo wiem, co mi powiesz. Żebym z domu nie robił miejsca schadzek, tak? To też, ale... No coś jeszcze? Żebyś na przyszłość oszczędził dzieciom takich widoków. Przecież to Antek z Władkiem wporowali do nas bez pukania. No to już trudno stało się, ale spróbuj ich teraz przekonać, że nie są mniej ważni od pani Justyny, ani mniej kochani. Potrafisz to zrobić? Potrafię. Tylko nie widzę sensu. Ale ja widzę. Dobrze, jeśli uważasz, że powinienem, to z nimi pogadam w wolnej chwili. Zadzwoń do ojca. Po co? Dzisiaj są jego imieniny. Dobrze. Na razie.